csak valami. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin z JavaStart. Podejmuję kolejne zadanie z Codility. Tym razem lekcja druga, Cyclic Rotation. Przeczytałem sobie już treść zadania. W skrócie polega to na tym, że mamy jakąś wejściową tablicę i mamy ją przesunąć za daną liczbę razy. Więc tutaj jest fajny przykład, pięknie to jest opisane. Dla tej tablicy jedno przesunięcie, to polega na tym, że szóstka ląduje na początek, a wszystko inne jest przesuwane w prawo. I dalej. Tutaj mamy kolejne przesunięcie, gdzie już szóstka jest na początku, więc siódemka ląduje sobie z przodu. No i tak dalej. Trzy razy. No i wynikiem jest taka tablica. No proste. Więc jeśli tablica ma 3 zera, no to wynikiem po jednym przesunięciu są dalej są 3 zera. Jasne. Jeśli mamy 4 przesunięcia, no to 4 przesunięcia powodują powstanie takiej samej tablicy. Jasna sprawa moim zdaniem. Także ja sobie tutaj wystartuję. Start the test. Pięknie. Tu mnie to nie obchodzi. Tak, jestem gotowy. Loading, świetnie. Mogę w ogóle to usunąć. Mogę tylko tyle. Tu sobie zwiększę, tak żebyście lepiej widzieli. Co to jest za przycisk? Ojojoj, to nie tędy droga. Jak to wyłączyć? Tak, ok. Dobra. Ja moje zadanie już sobie przepisałem do IntelliJ'a. I wgrałem sobie też taki fajny plugin, który się nazywa IntelliJ Test, czy InfiniTest for IntelliJ, co jest też dla Eclipse'a. Polega to na tym, że za każdym razem jak zapiszę, czyli tutaj powiedzmy coś stworzę i jak zapisz, uruchamiają się w tle testy, no i po prostu nie muszę co trochę ich uruchamiać samemu. Testy już sobie napisałem, zaraz pokażę jakie. Tu jeszcze jedna informacja. IntelliJ działa tak, że on nie buduje automatycznie. Tu bym musiał naciskać za każdym razem Build Project, żeby tam te testy się włączały. Ale na to można sobie nagrać makro. Ja to zrobiłem wcześniej. Tutaj się klika po prostu Start Macro Recording. I to moje makro polega na tym, że robię zapisz i później zbuduj. No i tutaj widać mniej więcej jak to makro wygląda i je podpiąłem sobie pod Ctrl-S, który bardzo często korzystam z tego skrótu, więc po prostu cały czas mi się buduje i InfiniTest to wyłapuje i uruchamia test. Także testy, które sobie napisałem, to są po prostu z żywca wzięte z Codility, praktycznie z tego opisu, czyli mamy to 387 czy 8976, no i po trzech przesunięciach powinien być taki wynik. Po jednym przesunięciu, no to tylko ta szóstka powinna być z przodu. Po pięciu przesunięciach, no czyli po wszystkich, no to powinno być takie same jak startowy. A po sześciu przesunięciach, bo tak, nie wiem czy takie mają testy, ale możliwe, że tak, no to powinno być tak samo jak w przypadku jednego przesunięcia. Tak to rozumiem. Ok, powiem szczerze, że nie próbowałem rozwiązywać jeszcze tego zadania, żeby tutaj ta żywca pokazać, jak mi najczęściej nie idzie i dochodzę do rozwiązania. Natomiast sobie troszkę już poszpyrałem w internetach i znalazłem tutaj na Stack Overflow taką metodę System Array Copy, czyli kopiowanie tablicy, co może się tutaj przydać. I zaraz sprawdzimy, jak to wygląda, jak to działa. Oczywiście nie będę pracował na tej tablicy, tak sobie myślę, na początek wezmę sobie tablicę tutaj int. Właściwie nie return, return niech sobie jest, ale tu zrobię new int i moja tablica to będzie 1, 2, 3, 4, 5. Tak, i sobie potestuję, jak działa ta metoda system.arrayCopy. No i Ctrl-P, fajny skrót, pokazuje parametry po kolei. Najpierw source, czyli źródłowy obiekt, no to jest moje ints. Na początek będę robił tylko jedno przesunięcie, IN. Następnie source position, czyli od którego miejsca kopiować. No powiedzmy, jak robię jedno przesunięcie, no to piątka ma iść na początek, więc powiedzmy, że chcę tylko piątkę, czyli position, pewnie to są indeksy, to jest 0, 1, 2, 3, 4. Z czwartego miejsca na destination, na pierwsze miejsce i jeden element. Coś w tym stylu, tak to sobie wyobrażam. Tu jeszcze mam za mało argumentów. Co, o czymś zapomniałem.
Aha, destination position jeszcze jest. Na które miejsce? Nie. Tu object destination. Object destination to podejrzewam, że to jest tablica docelowa. Zróbmy sobie new int od 5 elementów. Może być int 1 albo result. Tutaj tak i 1. Zobaczymy, co to w ogóle tworzy. Jeszcze coś tutaj mu nie wpisuję. Pierwsze to jest source. Mam source, potem jest int source position, czwarty element. Następnie jest tutaj destination. Tak, to miało być. I jeden element. Skopiuj, bo jedno przesunięcie. Zobaczymy, co to w ogóle tworzy. Przypiszę sobie. Aha, tu po prostu w result mi ma wpisać poprawny wynik. I zrobię system out print arrays to string i ten result. No jeszcze jakiś main by się przydał. New solution.solution dla. Na razie nie ma znaczenia, czyli 0, 0. Tak, zrobię. Zobaczymy, co się tutaj wyświetli. Nie Ctrl-R, tylko run w ten sposób. Na Macu jest Ctrl-R. Czyli piątkę przeniosło mi na pierwszą pozycję. Pierwsza to jest 0. W ten sposób bym wolał. Dobrze, czyli mamy w ten sposób. A teraz fajnie, jakby mi skopiowało tą resztę na te dwa elementy, więc jeszcze raz to wywołam, ale tym razem zamiast source position czwarty, czyli od tego elementu, dodam, że źródło od zera do elementu, no to jest zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, do elementu trzeciego, czyli trzy elementy na pozycję pierwszą. Czy to zadziała? No, prawie dobrze, jeszcze czwórkę pominęło, więc pewnie długość za mała. Cztery elementy. Tak, no i w ten sposób sobie zrobiłem wstępnie przesunięcie o jeden element. Czyli gdyby k było 1, to przesuwa jeden element. Wydaje mi się, że jeśli tutaj dobrze posteruję tymi parametrami, to uda się to zrobić tak, że nawet jeśli będą przesunięcie o 2, może teraz spróbuję sobie, właśnie może tutaj to sobie bym zostawił. Albo zakomentuję, tak, dobra, to sobie skopiuję tutaj, zakomentuję, żeby móc do tego wrócić. I teraz bym chciał zrobić przesunięcie o dwa elementy, czyli, znaczy podwójny taki cykl, czy jak oni tutaj to nazywają. Chyba tak. To zrobię to w ten sposób, że przesuwać, czy kopiować będę tutaj element mniejszy, czyli nie 4, tylko 3 i 2 elementy. Teraz zobaczymy, jak to się ma do tego k. A następnie na docelowy element to 0 zostaje. Tutaj chyba 2 i tutaj chyba 3. Dobrze, sprawdźmy, czy to działa. Mamy 4, 5, 1, 2, 3. OK. Czyli w ten sposób to robi. I to jest to, co niżej tutaj, to jest dla k równego 2, a to wyżej, te kopiowanie, to jest dla k równego 1. No i teraz postaram się to tak zrobić, żeby zrozumieć, na czym tutaj, jak to k, ta wartość k ma się do tych parametrów podawanych. No, jeszcze mamy długość tablicy na razie stałą i to jest 5 elementów, więc wnioskuję, że ta liczba tutaj mamy trójkę, a tutaj mamy czwórkę, no to jest długość tablicy, która ma 5 elementów, minus 1. To tak spróbuję zrobić. Może to sobie też zakomentuję. Skopiuję, zakomentuję, a tu już będę pracował nad wynikiem. Czyli to jest moja tablica wejściowa, czyli dane. Wcześniej ona się nazywała ints, czyli teraz te ints zastąpię sobie tym a. Result to jest moja tablica wynikowa. Rozmiar tablicy wynikowej nie jest zawsze 5 elementów, tylko a.length, bo ma mieć tyle samo elementów. I następnie, zamiast trójki, to jak już ustaliliśmy, to jest długość tablicy minus ten wartość k. OK. Następnie result, destination position, tu mamy 0, tu mamy, nie, tu mamy 0, później też mieliśmy 0, więc tu chyba na stałe zostaje 0.
Później tu mieliśmy 1, dla k 1 to było 1, dla k równego 2 to było 2, więc wygląda na to, że to po prostu k. Idziemy dalej. Source position, czyli tu było 0, 0, także wygląda, że 0 na stałe. Następnie result to zdaje. I następnie tutaj mieliśmy dla k równego 1 było 1, 4, a dla k równego 2 jest 2, 4. Więc ten parametr tutaj to jest to samo co k. Tak to wygląda. A length to tym razem jest co? No tu było czwórka, więc też wygląda jakby długość minus k. Czyli to samo co to. Ok. No i ten wynik zwracamy. Próbujemy, czy to zadziała. Zapisuję. No i niestety nie. Niestety nie. Przy 6 tu coś przestaje działać. Tak mam six, shift przestaje działać. Zobaczmy, jak ten test wygląda. No, przy 6 to po prostu już wychodzimy pewnie z jakiś array index out of bound exception, bo nie ma tyle elementów. Tu minus 1 coś tam nie działa. Ale jak już ustaliłem 6 przesunięć, to jest to samo co jedno przesunięcie. Czyli po prostu możemy jakby pozbyć się tej wielokrotności piątki, czyli po prostu zastosować resztę z dzielenia. Bo dla 6, tak, dla 6 przy tablicy, przy długości w tablicy 5, wynikiem jest 1. No to jest nic innego jak reszta z dzielenia, czyli tu zrobię sobie k równa się k modulo i długość tej tablicy a, czyli a.length. W ten sposób zapisuję i testy mi teraz już przeszły. Także to jest raczej mój na razie wyjściowy algorytm. Ja go sobie tutaj troszeczkę posprzątam. To mi się w zapisie nie podoba aż tak, ale na razie niech jest. System outprinty się pozbywamy. To już też nie jest potrzebne. W ten sposób, czy tu coś mogę zrobić lepszego? Nie wiem, no na razie mi się podoba. Wklejam jako moje tutaj solution, run test i zobaczymy, czy to zadziała. Tam w opisie tego zadania było skup się właśnie na poprawności, nie na wydajności, więc nie wiem, czy to jest najbardziej wydajne, czy nie. Zobaczymy, czy w ogóle przejdą wszystkie testy. Jeśli nie, to po prostu skopiuję sobie te testy, które oni mają i dodam do moich testów jednostkowych. Zobaczymy, czy tu coś o czymś zapomniałem. Także to jest to, co tutaj zaproponowałem. No to jest podejście, które mocno wykorzystuje takie metody, które już w Javie istnieją. Może spróbuję właśnie jako drugie podejście zrobić coś takiego bardziej algorytmicznego, czyli zastosować tylko pętle, tylko przypisywanie jakieś. Może będzie mniej wydajne, ale ciężko powiedzieć. O, tutaj nawet nie jest pełno, z 87% tylko. No, coś jednak nie działa. W jakim tam przypadku? Tutaj jest runtime error. Tested program terminated. Empty array. A, no proszę. Taki przypadek graniczny nam tutaj. Division by zero. No to. Jeśli tak, to tak. Ja też tak potrafię. If, więc albo if a length 0, wtedy return a. Albo jeśli to modulo, o właśnie, może lepiej. Bo jeśli modulo, nawet jeśli długość, a nie, to już będzie próba dzielenia przez 0. No to coś w tym stylu. A, jeszcze możemy troszeczkę zoptymalizować. Jeśli k to się równa 0, czyli nie ma reszty z dzielenia, czyli nie trzeba przesuwać, to też zwracamy a, czyli tę tablicę wejściową. Także troszeczkę tutaj jeszcze można było pomyśleć o optymalizacji tego. Myślę, że obiecałem, że dodam do testu, więc też dodam sobie test kolejny, żeby nie było, że tutaj coś mi nie działa, więc dla pustej tablicy empty array shift upojętnie ile, 10 powiedzmy, też się spodziewamy pustej tablicy. Zapisuję. On sobie to uruchamia i przechodzi mi ten test. Wcześniej by nie przechodził, jak rozumiem. Gdyby nie było tego warunku, to wtedy się wywala na tym teście. Mamy arithmetic exception, próba dzielenia przez 0. Tutaj reszta dzielenia przez 0 to jest niepoprawne. Także no, na to mogłem zwrócić uwagę. Ok, w takim razie ja sobie włączę to jeszcze po prostu, jako że to jest ćwiczenie, to mam taką możliwość, że skopiuję sobie ten
algorytm już poprawiony jeszcze raz. Tutaj zobaczymy tym razem run test, czy to tutaj lepiej, lepszy ten wynik będzie. Tak, testy są ok, tak prześlij. I zaraz, tak jak mówię, spróbujemy to zrobić algorytmicznie, czyli same pętle, ify, jakieś wrzucanie, czy tam zapisywanie elementów w tablicy. Spróbujemy w ten sposób. Jeśli tutaj performance nie jest mierzony, no to tym lepiej. Dobrze, to niech sobie tutaj obczaja, a ja wracam do kodu. Ten jest, żal by mi go było usuwać, więc go tylko sobie gdzieś tutaj zakomentuję. Może zrobię tak, że to skopiuję sobie tutaj. Niech sobie jest zakomentowany, nie przeszkadza nikomu. Jeszcze 50 enterów i tyle. I jeszcze raz ta sama próba. Na razie return 0 i już na początku już powinien infinitest informować, że testy znowu nie przechodzą. Jak tutaj, tu już mamy 100%, performance chyba nie będzie w ogóle mierzony przez nich. Czyli spróbujmy w takim razie zrobić to pętlę. No to ja szczerze, jeśli tu mamy po prostu kilka razy zrobić przesunięcie, no to przydałoby się napisać metodę, która robi jedno przesunięcie. Więc znowu dla zadanej tablicy int array. Spróbujemy zrobić sobie ten przykład, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To dla takiej tablicy, tu oczywiście klamerek by się przydało dodać, to dla takiej tablicy przesunięcie ma być o 1, czyli piątkę kopiujemy na pierwszy element. No to dobrze, no to int result, tworzę sobie tablicę wynikową, new int ma być taki sam rozmiar jak a. Może na początku będę się trzymał tego ara i potem pozmieniam wszystko na a. No i nic prostszego, bo biorę sobie ostatni element, czyli result od 0, czyli na pierwszy element wstawię ostatni element, to się równa array i mnie interesuje ostatni element, czyli array. No ostatnim element ma indeks 4, ale bardziej czy ładniej napisząc, to jest array length minus 1, bo to jest, gdybym dodał kolejny element, no to wtedy się samo tutaj odpowiednio wyliczy. Więc to mam załatwione teraz temat taki, po tym, że mam tablicę, na której jest na początku piątka, czyli mam przeniesiony ten element, a potem mam same zera, bo domyślną wartością w tablicach są oczywiście zera. Tak jest. No to pozostało przenieść te kolejne elementy, więc tu już pętlę zastosuję. For i, tutaj ładnie podpowiada, czyli zaczynając od elementu zerowego, aż do tego tutaj. No ten element ma indeks długość tablicy minus 2, czyli aż do długości tej tablicy minus 2. W takim razie zadanie jest takie, że weź na result od i plus 1, bo gdybym zaczynał od i, a i jest na początku 0, no to bym nawet pisał ten, więc muszę przesunąć się o 1 i wstaw tam wartość z tablicy array o indeksie i, tym razem bez plus 1, ponieważ chcę brać po prostu kolejne elementy, te tutaj. No i jak zrobisz, no to świetnie, to zwróć wynik. No i mi się wydaje, że to powinno zadziałać. Natomiast jeszcze zmienimy wszędzie ten array na a. Zobaczymy, czy testy nam po prostu przejdą od razu. Więc wszędzie, gdzie był array, zmienię na a. I w tym momencie, no, jeszcze nie przechodzi. Aha, bo to jest przesunowanie tylko o raz. K w ogóle ignoruje. Więc teraz, żeby przesunąć kilka razy, no to wystarczy zrobić pętlę for. Ciekawe, czy jest taka notacja k.for, for i. No pięknie jest. No tylko, że tutaj nie mogę i stosować, tylko j. Będę to przesunięcie wykonywał tyle razy, ile jest. No tutaj nie, jednak zwracamy wynik dopiero po wszystkich. Tak, zapisuję. No coś tutaj, result nie jest stworzony. No więc to też przed tablicę. Tak. No i z samej pętli zostaje to przesuwanie. Zobaczmy, czy tutaj to przechodzi, nie przechodzi. Jeszcze coś mu nie pasuje. Teraz znajdziemy powód. Czyli załóżmy, że tutaj uruchamiamy to dla wartości. Tak jak int
new int. Na przykład 1, 2, 3. A przesunięć na razie niech jest tylko jedno. To będzie wynik. I ten wynik sobie wyświetlę. W ten sposób, żeby dało było to czytelne. Czy to działa, nie działa? Mamy 3, 1, a potem 0. Dwójki coś brakuje. Więc zobaczmy. Być może tutaj jest błąd, że przesuwam tylko 1. No, zobaczę minus 1, tak mi intuicja tutaj podpowiada. O, teraz to wygląda już lepiej. Natomiast moje testy, no, dalej nie przechodzą. Empty array jest problem, index array out of bound exception. No to w której linii? Jestem ciekawy, która linia mojego kodu teraz rzuca taki wyjątek. Ta. Aha, bo tutaj jest pewnie length minus 1. To nie. To zaczniemy też od ifa. If a length to jest 0, to robimy return a i potem macie. Więc tutaj jeden problem rozwiązany. I tutaj jeszcze mamy taki błąd, że to ma mi zwracać 6, 3, 8, 9, 7, a zwraca 3, 8, 9, tak jakby raz za mało się przesunęło. No to jest akurat proste do rozwiązania. Wykonuj, dopóki jest równe k. Tutaj chyba za mało po prostu było przesunięć. 3, to już pomogło. Nie do końca, zobaczmy jeszcze raz. Znowu, expecting 6, 3, więc jeśli... Aha, czyli taki jest wynik. A taki miał być. Czyli przesunął raz za dużo. Dla 5 przesunięć. Nie, no to tutaj chyba tak jednak ma zostać. Jakby mam wrażenie, że to nie ma znaczenia, co tutaj jest to pod tym K. Zobaczmy tak po sobie po prostu ręcznie. Na 2 przesunięć to w ogóle tak się zachowało, jakby było jedno. Result. Aha. Result teraz przypisuję. Następnie przenoszę wszystkie. No nic. No to krok po kroku. W takim razie jak nie działa, to powolutku sobie bez pośpiechu. Czyli mamy tutaj 1, 2, 3. Przepisujemy pusty, mamy wynik, który ma 3 nule, czy 0 właściwie. I wchodzimy pierwszy raz do pętli. Mamy wejść do pętli 2 razy, więc zobaczymy, czy to faktycznie wejdzie 2 razy. Pod 0 wpisujemy. Ha, dobrze. Już wiem, na czym polega błąd. Bo tutaj operuje na tej, cały czas na tej wejściowej tablicy. Czyli przed drugim przejściu, znowu zamiast kopiować z tej tablicy z poprzedniego przejścia, to bazuje na tej właśnie cały czas źródłowej. Więc tutaj lepiej jakbym sobie na początek albo skopiował jej zawartość, albo na niej pracował. Właśnie mogę zrobić tak, że nie mam w ogóle tego result, tylko czy wtedy nie nadpiszę? Może inaczej, może jeszcze inaczej. To niech się nazywa. Także stworzę sobie metodę moveByOne, która będzie przesuwała po prostu jeden raz tylko. Tu teraz już operuję na tablicy A i result. No nie, to najlepiej jakby była tylko jakaś tablica wejściowa. Może po prostu zróbmy tak, że tego się pozbędę. Tego kilkukrotnego. Tak. I teraz niech ta cała metoda nazywa się wszystko, co tutaj jest, move by one. No i to trzeba uruchamiać tyle razy, ile jest k, czyli k.for i tyle razy przenosimy o 1
Sprawdźmy, czy takie coś może zadziała. No i działa. To po prostu jest problem w tym, że działało nie w oparciu o tę tablicę. Tu już widzę właśnie, że wszystkie testy przeszły. No i mamy taką metodę, która już operuje ten. Oczywiście ta metoda moim zdaniem nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jak nawet przechodzimy przez 4 razy, to po co to przesuwać za każdym razem o jeden? Na przykład mamy tablicę, która ma 100 elementów i 99 przesunięć. W większości przypadków to nie ma aż takiego sensu. No i druga sprawa jest taka, że to k możemy zredukować, tak jak już wcześniej oceniliśmy. K równa się k modulo a.length. I to zabezpieczenie można przesunąć na sam początek. Więc takie coś. Dalej mi testy przechodzą, więc powinno to działać. A ja sobie po prostu wezmę to rozwiązanie. Pytanie, czy mogę tutaj w tych performance niezmierzonych, już tutaj ustaliliśmy. Pytanie, czy w takim razie tutaj w Codility można swoją metodę dodatkową dodać? Myślę, że tak. Także skopiuję wszystko odtąd dotąd i wkleję. Run test. Testy przechodzą. Submit. I zobaczymy, czy to też spełni wszystkie ich kryteria. Także drugie rozwiązanie. Mniejsze wykorzystanie istniejących metod. No, nie wiem, czy czytelniejsze, czy mniej. Raczej jaśniejsze do zrozumienia. Tutaj ciekawe, ta metoda ArrayCopy, która wcześniej była stosowana. Jeszcze sobie podejrzę. Dokumentuję to. Co ona robi w środku, czy to jest... To jest metoda natywna, czyli napisana najpewniej w C++, więc mega szybka, więc chyba ciężko walczyć z tą implementacją. Podejrzewam, że działa po prostu na pamięci, przesuwa wskaźniki czy elementy wartości w odpowiednie miejsce i tutaj no jakby jeśli coś działa na poziomie natywnym, no to jest najpewniej najszybszym rozwiązaniem możliwym. Dobrze, tutaj mi testy przeszły, także to też jest poprawne rozwiązanie. I na tym myślę, że zakończę. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, nagram wtedy więcej takich odcinków z Codility. Zostało tu jeszcze całkiem sporo zadań, które można wziąć pod uwagę. Jeszcze tutaj sobie popatrzę, jak tu stoimy z tym tematem. No także udało się dopiero pierwsze dwie lekcje przejść na razie. I mamy tutaj całe kolejne zadania, które można podejść. Daj mi znać, czy Cię podoba taka forma, gdzie ja to rozwiązuję na bieżąco. Wiadomo, natrafiam na problemy, które gdzieś tam których rozwiązanie wychodzi mi lepiej albo gorzej. Różnie to bywa, jak widać. Czy wolałbyś, albo wolałabyś taką formę, gdzie no, znam już rozwiązanie i praktycznie tylko przepisuję, tłumacząc, bardziej skupić się na tłumaczeniu, dlaczego takie rozwiązanie, a nie inne. Tak, jeśli masz natomiast swoje rozwiązanie, którym chcesz się podzielić, napisz w komentarzu, najlepiej link do jakiegoś paste'u albo coś w tym stylu, zobaczymy, jak tobie wyszło. Ciekawe, bo czasami wpadacie na super fajne pomysły. Także na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!